W tym filmie pokażę Wam najlepszy sposób na napad na kasyno, jaki jest obecnie dostępny w 2024 roku, a być może i w następnych latach. Poradnik ten jest przeznaczony dla osób, które zarówno zaczynają dopiero swoją przygodę z GTA Online i kupiły tutaj salon gier, dopiero zaczynają, jak i dla osób, które już miały okazję zagrać napad na kasyno, bo również z tego filmu mogą dowiedzieć się kilku ciekawych rzeczy, jak i trików. Także przejdźmy od razu do pierwszej ważnej rzeczy, czyli mamy tutaj pierwszą tablicę i mamy tutaj po pierwsze cel. W moim przypadku jest to złoto, w waszym przypadku mogą być to obrazy i może być to forsa. Są jeszcze diamenty, ale nie są one zbyt często dostępne do wydropienia. Obecnie są, jak nagrywam ten materiał, są wyłączone. Najbardziej opłaca się złoto oraz obrazy. Tych trzech, co są dostępne. Forsy, w ogóle unikacie forsy, bo jest to, najdłużej się zbiera, jest najmniej warta, no po prostu nie jest to warte waszego czasu. Następnie mamy podejście. Podejście jest to podejście sprytne. W tym filmie wam właśnie pokażę podejście sprytne. Jest to najlepsze podejście, bo jest po prostu najprostsze i najszybsze. Zaraz wam wszystko wyjaśnię. I jeszcze jedna ważna rzecz. Potrzebujecie mieć odkryte drogi wejścia. W tym sposobie będziecie potrzebować tunelu zabezpieczeniowego. Będziecie musieli sobie odblokować to miejsce, bo to będzie kluczowe przy wykonywaniu tego napadu. Przechodząc do drugiej tablicy. Od góry mamy, jak widzicie, trzech naszych współpracowników. Pierwszy jest strzelec, bierzecie najsłabszego strzelca, to znaczy najsłabszego. Tego, co bierze po prostu najmniejszą dolę, czyli 5%. Kierowca to samo, nie jest wam potrzebny kierowca. Jakiś dobry, po prostu bierzecie tego najsłabszego, 5%. Co do hakera, haker najlepszy, jakiego możecie mieć, to jest tutaj Avi Schwarzman. On bierze 10% i daje wam najwięcej czasu w skarbcu podczas rabowania go. Jego możecie odblokować, niszcząc tam nadajniki na sesji swobodnej. 50 nadajników chyba trzeba rozwalić, jeśli dobrze pamiętam. Drugą najlepszą opcją jest Paige, ona bierze 9%, ją też prawdopodobnie możecie odblokować. Generalnie najlepszy haker da wam najwięcej czasu. Ja wziąłem tutaj Aviego Schwarzmana, ale generalnie szybko się uwijam zawsze z moim współpracownikiem w skarbcu, także generalnie możecie brać nawet słabszego niż na tym sposobie. Myślę, że nawet przy dobrym rozmieszczeniu łupów w skarbcu możecie wziąć 7%. Hakera, który weźmie 7%. Jeszcze przechodząc troszeczkę niżej do wyboru broni, bierzecie sobie kompaktowy SMG, bo jest najlepszy. Samochód to jest obojętna sprawa. Najlepszy jest Sentinel Classic, ale ja tutaj sobie wziąłem po prostu Easy, bo mi nie zależało w tym wypadku. Macie tutaj zaznaczone na takimi żółtymi karteczkami przy danym zadaniu z gwiazdką. Są to zadania, które są obowiązkowe do wykonania, je wszystkie trzeba wykonać. Przy tych, co wam powiedziałem, to mieliście jakiś wybór, co należy wybrać. Jeszcze, tutaj macie sprzęt, strój do wyboru i tutaj potrzebujecie w tym sposobie, musicie wybrać sprzęt Group Sex, ponieważ jest to firma ochroniarska, która dostarcza żetony, że można tak to nazwać, i oni po prostu są przez ochronę kasyna wpuszczani na legalu, a my właśnie za nich się będziemy tutaj podszywać. To zaraz zobaczycie. Poza tymi obowiązkowymi właśnie rzeczami potrzebujecie jeszcze sprzęt Nose. Są to stroje na podczas wyjścia z kasyna, będą nam one bardzo potrzebne. Oraz przyda wam się przepustka, najlepiej poziomu drugiego. Wtedy macie dostęp do wszystkich drzwi, które są no maksymalnie poziomu drugiego. Wtedy może przykładacie sobie kartę i przechodzicie. I dla osób, które nie czują się jeszcze zbyt pewnie w kasynie, nie znają wszystkich respów ochroniarzy, to warto, a raczej zalecam, wykonanie ścieżek patrolowych. Wtedy na mapie będziecie widzieli dokładne położenie strażników, jak i kamer. Dostaw Dugana nie musicie robić, ponieważ tutaj ochroniarzy będziemy się pozbywać, powiedzmy to, bez strzelania. Także nie będzie potrzeby po prostu strzelania w ich pancerz. I jeszcze zostały nam elektryczne wiertła. No tutaj sprawa wygląda tak, że jeśli zostanie wam, powiedzmy, 40 sekund, 50 sekund, to
możecie wykorzystać sobie te elektryczne wiertła do odkrywania takich skrytek, które się znajdują w skarbcu. One wam dadzą tam po kilkanaście tysięcy za sztukę, ale szczerze mówiąc rzadko kiedy się przydają, bo albo nie ma czasu, albo po prostu wszystko ze skarbca zostanie zebrane. Także nie ma kiedy ich nawet użyć. Także tak wygląda wyposażenie, które musicie mieć ze sobą na ten napad. A teraz już przejdziemy do samego napadu. Już jesteśmy za ekranem lobby, wybieramy sobie sposób wejścia i tutaj jest właśnie tunel ochrony, o którym mówiłem. Wybieracie sobie tunel ochrony, dzięki któremu bez problemu sobie wjedziecie do kasyna na legalu. Potrzebujecie do tego po prawej stronie strój na wejście. Jest to właśnie Group Sex, o którym wspominałem. Tam są dwie misje do wykonania. Potrzebujecie stroje, jak i furgonetkę, którą tam wjedziecie. Wyjście. Możecie ustawić tej lobby pracownicze, ale ja wam pokażę później przy wyjściu, co należy robić. Strój na wyjście ustawiacie nose, który wam mówiłem, żebyście zrobili. I nabywcę ustawiacie tylko i wyłącznie na ten poziom wysoki, bo od poziomu zależy, jak wysoka jest wasza zapłata, a dany poziom różni się jedynie odległością, w którym znajduje się punkt właśnie odbioru, więc zawsze bierzecie tutaj wysoki poziom. Pojazd do zmyłki nie ma potrzeby, wabik również nie ma potrzeby. No dobrze, a więc zaczynamy napad, wsiadamy sobie do furgonetki i jedziemy do kasyna. I tutaj pierwsza sztuczka jeszcze przed właśnie na wjeździe do kasyna. Jeśli sobie wjedziecie tutaj przez tą posesję lostów, należącą do lostów w mieście, to gra wam załapie checkpoint, nie musicie tam kręcić wokół tego tunelu. Po prostu szybciej sobie wjedziecie, zaoszczędzicie kilka sekund. Przydatna rzecz, myślę. No i dobra, lecimy dalej. Tutaj jak widzicie już teraz na mapie jesteśmy w kasynie i ochroniarze mają białe kropki, co oznacza, że są oni wobec nas neutralnie nastawieni, do nas są neutralnie nastawieni. No i przejeżdżamy sobie dalej, parkujemy, podchodzimy do windy i zjeżdżamy windą na dół. I jak widzicie, już teraz jesteśmy na tym poziomie na dole, gdzie za chwilę dojdziemy sobie do skarbca. Przebiegamy sobie obok wszystkich ochroniarzy, kamery, również wszystko jest na mapie na biało, co oznacza, że nic nam nie zrobią. No i po tej cutscence tutaj, którą mamy zawsze przy podejściu sprytnym w tej sytuacji, zaczynamy rabować skarbiec. I jak zbieramy ten łup? Jak widzicie, mamy ponad 3 minuty czasu. Jedna osoba zbiera wszystko ze środka, druga, czyli w tym przypadku ja, po prostu podchodzi i hakuje zamknięte obszary. I ja podszedłem tam, gdzie jest najwięcej tych wózków ze złotem. Jak widzicie, hakowanie mi idzie, no myślę, że w miarę sprawnie, pewnie dałoby się to jeszcze lepiej zrobić. Ja też tak często nie gram tego napadu na kasyno. No jak widzicie, nasz łup już tutaj wynosi prawie 2,5 miliona. Mamy 40 sekund i ja już w zasadzie mógłbym tutaj użyć właśnie wierteł, sobie wwiercić parę skrytek, no ale nie mam tych wierteł, więc nie skorzystam z tego. Została jedna kubka ze złotem, panele, które muszę hakować, mam podejście trudne, sprytne. Czyli to oznacza, że mam dwa razy więcej zabezpieczeń po prostu do złamania, a to zabiera trochę czasu. Tak więc nie było sensu już tam po prostu się przebijać przez to, bo i tak bym w zasadzie nic nie zebrał z tej kubki tam ostatniej. Tak więc wychodzimy z łupem prawie 2,5 miliona i wracamy sobie normalnie. Jak widzicie, ochroniarze dalej nie są niczego świadomi, że właśnie skarbiec został obrabowany. No i wybieramy sobie windę, lecimy na górę. I tutaj zaczynają się już pierwsze schody, ponieważ od razu cofacie się do końca windy. Bo jak widzicie na mapie, mamy tutaj takiego jednego gostka, który kręci się dosłownie przy windzie, wokół windy. I jak my go tutaj wyeliminujemy? Bierzemy sobie właśnie naszą broń, kompaktowe SMG na przykład, i czekamy, aż ten gościu przejdzie sobie tutaj na prawo od wyjścia z windy, ponieważ tam nie ma kamery. Z prawej strony nie ma kamery, a z lewej jest kamera, dlatego jak sobie zabijemy go w ten sposób, bo tutaj nie ma kamery, nikt go nie zobaczy. Bo jak tutaj już dalej sobie pójdziemy, tutaj jest kamera, pod nią możecie sobie na chwilę, pod nią sobie przebiec, kamera nas od razu nie wykryje. Dalej, stajemy tutaj, zaraz za tymi drzwiami, pomiędzy dwoma drzwiami, ponieważ tutaj podchodzi ochroniarz. I gdy ten ochroniarz podejdzie i się odwróci, to od razu wybiegamy i ładujemy mu również strzała z broni, znaczy bez strzelania po prostu w głowę. I idziemy dalej i mamy kolejnego ochroniarza.
Ten ochroniarz chodzi tylko do końca tego korytarza, nie skręca tutaj, także po prostu musimy sobie zaczekać, aż on się odwróci i wtedy możemy sobie przebiec, bez problemu. Jak też mogliście się przyjrzeć mapie, jeśli się przyjrzycie mapie, to możecie zobaczyć, że kroki, jakie wykonywałem, wchodziły w jego te czerwone pole, po prostu na jego pozycję, a on tego mimo wszystko nie słyszał, także i tak mamy dosyć spore ułatwienie tutaj, że tak są boty tutaj zaprogramowane w ten sposób. No i wchodzimy sobie do tej szatni i przebieramy się za policję, za Nose. No dobrze, mój partner również się już przebrał i słuchajcie, i przechodzimy sobie do wyjścia. Mamy tutaj teraz dwa sposoby, w jaki możemy opuścić kasyno. W pierwszym przypadku, jak widzicie, poszliśmy tutaj w prawo przez lobby pracownicze i po prostu wyszliśmy. Tutaj wiadomo, podjeżdża policja i my sobie koło tej policji przebiegamy. Polecam to robić w pierwszej osobie, ponieważ w pierwszej osobie biegnie się szybciej. Po pewnym czasie, gdy oddalimy się wystarczająco od kasyna, zacznie nas i tak gonić policja. Zaczną się respić boty policyjne z całego miasta już. Tak więc w pierwszym podejściu ucieczki z kasyna wsiadamy do samochodów i wjeżdżamy do takiego tunelu, który znajduje się tutaj w tym miejscu. I przejeżdżamy sobie przez cały tunel. W tym czasie policja nas, będziemy po prostu gubić policję i po wyjeździe ważna rzecz, na którą chciałbym jeszcze, żebyście zwrócili uwagę, to, żeby gdy GPS pokaże wam drogę tutaj właśnie koło kasyna, koło autostrady, to nie jedźcie tamtędy, tylko zawsze jedźcie sobie tutaj wzdłuż zachodniego wybrzeża, tutaj z lewej strony, ponieważ cały czas pod kasynem autostrada, która się znajduje koło kasyna, jest cała oblegana przez policję i policja może nas zauważyć i będziemy mieli duży pościg znowu na ogonie. No i teraz już wystarczyło tylko dojechać do punktu i odebrać pieniądze, nasze 2,5 miliona, które właśnie zdobyliśmy. I słuchajcie, mamy też tutaj drugi sposób na wyjście, który moim zdaniem jest szybszy, ale też dzięki niemu możemy stracić więcej pieniędzy. Polega on na tym, że również wychodzimy sobie, wszystko robicie to samo do tego momentu puszczenia skarbca i tutaj przejścia, po prostu przebrania się za Nose. Tylko że w tym przypadku tutaj idziecie sobie do innego wyjścia, które widzicie teraz na ekranie. I przechodzimy sobie przez kasyno do wyjścia głównego. Następnie przebiegacie sobie przez autostradę. Tutaj zazwyczaj nic nie powinno jechać, więc nie powinniście się martwić, że coś was potrąci. Ale jeśli by była taka sytuacja, że jakiś samochód by jechał, to od razu bierzcie sobie taki samochód, ponieważ będzie on nam bardzo potrzebny. Nam się akurat tutaj zrespił motor po przejściu na drugą stronę autostrady. Wsiadamy do jakiegokolwiek właśnie pojazdu i jedziemy na taki komisariat policji, który wiele osób prawdopodobnie może znać, ale jeśli jesteś początkującą osobą, to możesz o tym po prostu nie wiedzieć, dlatego udajemy się w to miejsce i tutaj się respi na dachu tego komisariatu policji helikopter, który możemy sobie ukraść i szybciej, dużo szybciej dostarczyć łup do punktu odbioru. Poza tym użycie tego sposobu może przyspieszyć wam ukończenie całego napadu, co może wam się przydać właśnie podczas robienia wyzwania elitarnego, gdy poniżej 15 minut zejdziecie, to otrzymacie dodatkowe 100 tysięcy dolarów. Taka sztuczka może wam zaszczędzić również czas, jak i zdobyć łup większy, końcowy. Ale jeśli chodzi o mnie, to osobiście wolę iść do auta, ponieważ jest to bezpieczniejszy sposób. Nie trzeba, po pierwsze, nie stracicie praktycznie żadnych pieniędzy w ten sposób, a po drugie, łatwiej jest właśnie przejechać sobie przez ten tunel na spokojnie, niż na przykład stracić pieniądze, ponieważ będą nas do nas ładować wszyscy policjanci w Los Santos, więc wiecie, no. Także w tym materiale to wszystko. Mam nadzieję, że film się przydał, poradnik się przydał. Jeśli macie jakieś kłopoty z rozegraniem tego napadu, jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach. Jestem tutaj, żeby wam pomóc. Także w tym materiale to będzie wszystko. Dzięki za oglądanie i widzimy się następnym razem. Siema.